Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Miżołębska i zapraszam na spotkanie z cyklu Czas na sztukę. Dzisiaj chciałabym Państwa zabrać do dawnego miasta, miasta czasów późnego średniowiecza czy czasów nowożytnych. W jaki sposób powstawały te dawne miasta? Co o tym decydowało? Otóż najważniejszym elementem decydującym powstanie miasta było przede wszystkim położenie. Położenie przy szlakach handlowych, czasami blisko miejsc kultu, blisko ośrodków górniczych, często w pobliżu dworów, które miasta zaopatrywały. Miasta były także, oprócz ośrodkami handlu, były także ośrodkami rzemiosła. Jak wyglądały takie dawne miasta? Na pierwszym slajdzie mogą Państwo zobaczyć miasto portowe. Miasto, gdzie po prawej stronie widzimy zabudowania miejskie, mury, wieże, w centrum gdzieś w odległości majaczą nam łodzie czy okręty, a na nabrzeżu widzimy mnóstwo mieszkańców zajmujących się swoimi sprawami. Czy miasta rzeczywiście w ten sposób wyglądały? Mało prawdopodobne, a przynajmniej na pewno nie wszystkie. Miasta bardzo często wcale nie miały murów obronnych, te mniejsze miasta, dlatego że mury były po prostu bardzo kosztowne. To jest oczywiście obraz idealizowany. Natomiast jeżeli Państwo zwrócą uwagę na tych zajętych różnymi sprawami licznych mieszkańców miasta, to rzeczywiście było to miejsce, które dostarczało zarobku różnym warstwom społecznym i osobom zajmującym się zupełnie różnymi działaniami. W mieście mieszkali nie tylko bogaci kupcy, mieszkali również rzemieślnicy i mieszkała biedota, która często najmowała się do różnych najprostszych prac, do przenoszenia ciężarów, do wyładowywania statków, tak, byli to pracownicy najemni. Miasta często wyglądały tak, jak na drugiej ilustracji, na obrazie zatytułowanym Napad na miasteczko autorstwa flamandzkiego malarza Sebastiana Franksa, specjalizującego się w takich właśnie scenach batalistycznych, gdzie widzimy walkę toczącą się w mieście i te zabudowania miejskie widoczne po lewej stronie, one wcale nie mają żadnych murów obronnych. Co więcej, na obrazie po prawej stronie widać liczne zwierzęta gospodarskie. Otóż bardzo duża część ludności miasta, oprócz handlu, oprócz rzemiosła, zajmowała się też uprawą roli czy hodowlą zwierząt i te zwierzęta bardzo często wałęsały się po ulicach dawnych miast. Kluczem do sukcesu miasta było bardzo dobre położenie i to właśnie zdecydowało o sukcesie Warszawy. Kolejna ilustracja przedstawia widok Warszawy od strony Pragi. Jest to rycina, czyli odbitka graficzna i widzimy sylwetkę Warszawy, zabudowań położonych na skarpie wiślanej, licznych kamienic, a wśród nich wyróżnia się sylweta katedry świętego Jana. Natomiast większą część tego przedstawienia zajmuje Wisła. Po prawej stronie drewniany most, most Zygmunta Augusta, a na Wiśle liczne łodzie i tratwy. Otóż położenie na szlakach handlowych, wygodna droga rzeczna, zdecydowały o niezwykłej karierze Warszawy. Warszawy, która lokowana prawdopodobnie gdzieś około roku 1300, ale nie zachował się akt lokacyjny, bardzo szybko jakby zdystansowała pozostałe miasta regionu, stała się stolicą Mazowsza, a później w XVI wieku faktyczną stolicą Rzeczpospolitej Obojga Narodów, choć jej statusu nigdy nie potwierdził żaden akt prawny. Natomiast właśnie to bardzo korzystne centralne położenie zdecydowało o tym, że po Unii Lubelskiej, po roku 1569 zdecydowano, że będą się tu zbierać sejmy, a pod koniec XVI wieku przeniósł się tu, czy powiedzmy rozpoczął przenoszenie się, bo nie było to tak od razu, siebie i swojego dworu oraz urzędników Zygmunt III Waza i w ten sposób de facto Warszawa została stolicą. Proszę jednak pamiętać, że te dawne miasta bardzo często składały się z kilku położonych obok siebie ośrodków i tak stara Warszawa sąsiadowała z lokowaną 100 lat później nową Warszawą. Każdy z tych ośrodków miał osobne centrum, czyli był to rynek z kościołem, często kościołem świętego Mikołaja, bo Mikołaj był patronem kupców, ale również każdy z tych ośrodków rządził się swoimi własnymi
prawami. Podobnie Kraków sąsiadował z konkurencyjnym Kazimierzem. To jednak znaczy blokowanie miasta. Otóż miasta zakładane były przez zasadcę, czyli po łacinie lokatora, pełnomocnika pana miasta. Oczywiście był to złoty interes. Miasta przynosiły często ogromne zyski, ale aby zwabić tutaj mieszkańców, należało zaoferować im pewnego rodzaju przywileje. Lokowanie oznaczało z jednej strony przyjęcie pewnego wzorca, pewnego ładu przestrzennego, z drugiej strony pewnego wzorca prawnego. Oczywiście to nie jest też tak, że miasto nie było w stanie funkcjonować wcześniej. Bardzo wiele miast nie posiadało osobnego prawa. Były też miasta takie jak Kraków, których dokumenty lokacyjne pochodzą z XIII wieku, a miasto oczywiście funkcjonowało już wcześniej. Jeżeli miasto było lokowane na prawie magdeburskim czy chełmińskim, to właśnie to miasto macierzyńskie stanowiło pewnego rodzaju wyrocznie w kwestiach prawnych, w kwestiach różnych prawnych niejasności albo precedensów. Kim natomiast byli mieszkańcy miast? Kim byli mieszczanie? Myśląc o średniowieczu, bardzo często jesteśmy zafascynowani takim etosem rycerskim i akurat mieszkańcy miast rzadko kiedy stanowią przedmiot naszych rozważań. Natomiast była to grupa niezwykle ciekawa, bo oczywiście wielką siłą miast było bogactwo, były pieniądze. Miasta potrafiły prowadzić własne wojny, a zwłaszcza powiedzmy związki miast, takie jak na przykład niemiecka Hansa, czyli Związek Miast przede wszystkim nadbałtyckich, który potrafił prowadzić wojny i te wojny wygrywać z władcami w XIII wieku z królem Norwegii, a w XIV wieku z królem Danii. Ale mieszkańcy miast kochali chyba najbardziej niezależność. Bardzo często walczyli o to, aby pozostać niezależnym od pana. Bardzo często walczyli o swoją własną autonomię. Szanowali bardzo swój samorząd. To bogactwo, które koncentrowało się w miastach, nie było dobrze postrzegane w etyce chrześcijańskiej. Miasta czasami były nazywane nowymi Sodomami i Gomorami. Na kolejnej ilustracji mogą Państwo zobaczyć poborców podatków, dwóch mężczyzn zajętych liczeniem pieniędzy w takim ciasnym wnętrzu. Mężczyzna po prawej stronie o niezbyt takiej sympatycznej, niebudzącej zaufania twarzy i mężczyzna po lewej stronie w okularach, który te pieniądze skrupulatnie liczy i następnie prowadzi notatki księdze. Otóż po prawej stronie to poborca prywatny, który był wynajęty przez miasto do ściągania tych podatków, natomiast musiał być kontrolowany przez urzędnika miejskiego i to on jest po lewej stronie jako ten, który jest symbolem pewnej przejrzystości, pewnej uczciwości i sprawiedliwości. Obraz ten z jednej strony oczywiście jest takim obrazem, pewną sceną rodzajową, ukazującą rzeczywiście urzędników przy pracy, zwłaszcza, że jego autor, Marinus van Rijnswalen, sam był urzędnikiem miejskim i to, co pokazywał na swoich obrazach, niewątpliwie wiązało się z jego doświadczeniami, ale obraz ten jest też pewnego rodzaju przestrogą przed grzechem avariti, czyli chciwości. Zwłaszcza jeżeli chodzi o taką moralność protestancką, bogacenie się dzięki ciężkiej pracy było postrzegane jako pozytywne, ale oczywiście trzeba było pamiętać o tym, żeby zachować pewien umiar, aby nie popaść w chciwość. Społeczeństwo miasta zwykle dzieli się na trzy warstwy. Patrycjuszy, pospólstwo i plebst. Patrycjusze to właśnie najbogatsi mieszkańcy miasta, najczęściej kupcy, czasami również bardzo bogaci rzemieślnicy. To oczywiście zależało od profilu miasta. Były rzemiosła, które jakby były dla miasta absolutnie kluczowe, tak jak na przykład sukiennicy w Brugi. Pospólstwo to najczęściej drobni kupcy i rzemieślnicy i plebs, czyli najbiedniejsi, ci, którzy najmowali się do różnych prac, również margines, przestępcy, prostytutki, które były plagą miast. Patrycjusze sprawowali w miastach władzę. Władza, ten samorząd miejski składał się
często, choć oczywiście nie była to reguła, ponieważ każde miasto bardzo często miało zupełnie różny ustrój, z Rady Miejskiej, to był ten organ wyższy, i ławy, organ niższy, oraz burmistrza. Patrycjusze bardzo często pełnili różnego rodzaju funkcje właśnie w Radzie Miejskiej. Na następnym slajdzie mogą Państwo zobaczyć, jak wyglądał taki patrycjusz. Mamy tutaj portret patrycjuszki ukazanej w półpostaci. Kobieta jest w eleganckiej, ciemnej sukni, ale na szyi ma zawieszony złoty łańcuch, a na palcach złote pierścienie. Strój, biżuteria, którą noszono, były regulowane przez osobne przepisy, czyli pewien strój przysługiwał wyłącznie patrycjuszom. Natomiast miasta były oczywiście też ośrodkami rzemiosła, słynęły bardzo często ze swoich wyrobów rzemieślniczych, a rzemieślnicy byli zrzeszani w cechach. Kolejny slajd pokazuje właśnie taki wspaniały wyrób rzemiosła, wyrób złotniczy, mianowicie kufel z nakrywą. Jest to wyrób rzemiosła gdańskiego. Bardzo charakterystyczne właśnie tych kufli gdańskich jest to, co Państwo widzą, czyli taki esowate ucho ozdobione wolutami. Te kufle były bogato zdobione, to jest kufel srebrny, zdobiony bogatą dekoracją reliefową ze scenami z starotestamentowego Józefa. Oczywiście taki kufel nie służył do picia piwa, przynajmniej nie na co dzień na pewno. Był to przedmiot reprezentacyjny, mógł być podarkiem i skierowany był przede wszystkim właśnie do patrycjuszy, ale kufle takie też kupowała szlachta. Natomiast jeżeli Państwo sądzą, że złotnicy byli najbogatszymi rzemieślnikami w miastach, to się Państwo mylą. Dlatego, że rzemiosłem, które przynosiło najwięcej dochodów, było nie złotnictwo, choć oczywiście złotnicy byli również bardzo bogaci. I takiego właśnie portret bogatego, prawdopodobnie złotnika, mogą Państwo zobaczyć na kolejnej ilustracji. Jest to portret mężczyzny z rodu Herców, namalowane przez Bartela Behama. Mężczyzna pochodzi z Norymbergi. Mogą Państwo zobaczyć, że ubrany jest w bardzo taki kosztowny, renesansowy strój z futrzanym kołnierzem. Więc złotnicy również byli bardzo bogaci, ale tymi najbogatszymi rzemieślnikami byli browarnicy. Dlaczego? Dlatego, że ważenie piwa przynosiło ogromne dochody. Dlatego, że piwo było trunkiem pitym przez cały dzień, więc jego spożycie było wręcz ogromne. Pomimo ogromnej konkurencji, ponieważ piwo było ważone w każdym mieście, bardzo często zakony zajmowały się ważeniem piwa. Ważenie go było, można powiedzieć, powszechne, mimo wszystko był to interes najbardziej opłacalny. Rzemieślnicy zrzeszeni byli w cechach. Cechy stanowiły organizacje, które z jednej strony broniły interesów zrzeszonych członków, czyli starały się bronić przed wszelkiego rodzaju konkurencją, ale pilnowały również poziomu wyrobów, poziomu rzemiosła, opiekowały się wdowami, opiekowały się sierotami, nadzorowały jakby cechy, posiadały swoje własne siedziby. Siedziby cechów były często bardzo pięknie zdobione. Ozdobę takiej siedziby mogą Państwo zobaczyć na kolejnej ilustracji. Jest to puchar cechu rzeźników ze Starych Jatek we Wrocławiu. Srebrny puchar, wspaniale zdobiony na krywie. Zdobiony jest pełnoplastyczną figurą przedstawiającą wołu. A sceny, które ozdabiają ten puchar, zaczerpnięte zostały z historii z czasów Republiki Rzymskiej. Takie puchary zdobiły wnętrza siedzib cechowych, dodając jakby splendoru, pokazując, że cech jest zamożny, że jest znaczący. Oczywiście, aby zostać mistrzem w jakimś cechu, należało się kształcić. Kształcić się trzeba było dosyć długo. Początki tego kształcenia to w ogóle nie było kształcenie zawodu, tylko jakby sprawdzanie też bardzo często charakteru ucznia, tego czy ma dobry charakter, czy nie jest krnąbrny, czy nie jest nieposłuszny. Po pewnym czasie można było zostać czeladnikiem, a następnie trzeba było jeszcze odbyć podróż edukacyjną, odwiedzić inne ośrodki, zapoznać się z pracami innych mistrzów rzemieślniczych,
zdać egzamin, tak zwany Meistersztyk, i dopiero można było zostać mistrzem. I oczywiście zostać przyjętym do cechu. Była to droga bardzo trudna i bardzo często wielu czeladników nie zostawało mistrzami. Często czeladnicy buntowali się przeciwko tym prawom, jakby czuli się bardzo mocno ograniczani. Była też często instytucja kogoś, kto nie był mistrzem, nie należał do cechu, instytucja partacza, którzy oczywiście byli na różne sposoby zwalczani. Natomiast też świetnym jakby takim sposobem, aby zostać przyjętym, aby stać się mistrzem, aby należeć do cechu, był ożenek. Zwykle uczeń żenił się z córką swojego mistrza, czasami także z wdową. Opiekował się również jej dziećmi, dziećmi swojego mistrza, bo władzom cechu zależało przede wszystkim na tym, aby utrzymać rodzinę i aby utrzymać warsztat pracy. Jak długo pracowało się w miastach, w tych dawnych miastach? W miastach średniowiecznych pracowało się bardzo długo, zwykle około 12-14 godzin. To oczywiście zależało od zawodu. Praca rozpoczynała się około 5 rano, mogła się rozpoczynać około 5 rano, a kończy się około 20. Ale oczywiście, jak łatwo się domyślić, nie sposób jest pracować intensywnie przez tak bardzo długi czas, więc w ciągu dnia było wiele przerw. Przerw na jedzenie, na załatwianie swoich różnych spraw. I teraz oczywiście patrycjusze spożywali bardzo eleganckie posiłki, które ilustruje tutaj nam obraz przedstawiający towarzystwo, takie eleganckie towarzystwo przy stole, gdzie mogą Państwo zobaczyć ludzi zgromadzonych wokół stołu, na tym stole eleganckie potrawy i drogie owoce. Ale oczywiście istniały też różnego rodzaju gospody i karczmy, zdecydowanie mniej eleganckie, gdzie można było napić się piwa i można było też dobrze się bawić. I taką ilustrację takiej właśnie zabawy pokazuje nam tutaj kolejny obraz ukazujący właśnie wnętrze karczmy i siedzących w nim ludzi. Na pierwszym planie widzimy mężczyznę na ławie w bardzo takiej swobodnej pozie siedzącego z dzbanem, natomiast w głębi widzimy ludzi grających w taką grę towarzyską polegającą na klaskaniu. Ten czas spędzano swobodnie, bardzo często właśnie w gronie swoich współpracowników, bardzo często właśnie w gronie określonego cechu, czyli na przykład też czeladnicy mieli swoje własne czasami gospody, w których się gromadzili, więc mieszczanie rzeczywiście bardzo lubili wspólne spędzanie czasu, bardzo lubili różnego rodzaju zabawy, ale były osoby, które były spośród tego grona wykluczone. Kimś takim był kat. Dzieci kata nie mogły przyjąć się na ucznia do żadnego rzemieślnika. Kat był wykluczony ze społeczności, czeladnicy nie mogli nawet z nim rozmawiać, było to surowo zabronione. Mieszkał w pewnym oddaleniu od innych siedzib miejskich, natomiast był człowiekiem bardzo dobrze opłacanym. Kata mogą Państwo zobaczyć na XIX-wiecznym obrazie, słynnym obrazie Jana Matejki pod tytułem Bitwa pod Grunwaldem, na niewielkim fragmencie, gdzie widzimy siedzącego na koniu wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ulricha von Jungingena i kata, który zamierza się na niego jakby toporem, usiłując zadać mu cios. Oczywiście taka scena nigdy nie mogłaby mieć miejsca. Kat był osobą wykluczoną ze społeczności, można powiedzieć napiętnowaną, choć doskonale opłacaną i rzeczywiście nie każde miasto mogło sobie pozwolić na własnego kata. Kata czasami trzeba było wypożyczyć do wykonania określonego zadania, określonej pracy z innego miasta. Inne rozrywki miejskie to sporty. Kolejny slajd pokazuje nam miasto, takie miasto północne, otoczone lodem, a na tym lodzie rzesze mieszkańców, niektórzy z nich prawdopodobnie podróżują, prawda? Bo widzimy i sanie na lodzie, prawdopodobnie ludzi, którzy coś przemieszczają się, coś niosąc, ale widzimy też mnóstwo ludzi, którzy zwyczajnie korzystają z tej rozrywki dla przyjemności. Otóż jazda na łyżwach była sportem znanym już w średniowieczu.
Te łyżwy były wykonywane z kości, a gdzieś od połowy XVI wieku znano już takie łyżwy o ostrzach z metalu. Zwłaszcza na początku XVII wieku miasta holenderskie dotykały bardzo surowe zimy, to jest tak zwana mała epoka lodowcowa i z tego czasu pochodzi wiele przedstawień ukazujących, bawiących się na lodzie, uprawiających sport mieszkańców, a także grających w grę, która o nazwie golf, która jest jednym z elementów rozwoju golfa, ale właśnie istnieje też taka odmiana zimowa uprawiana na lodzie. Natomiast te mury miejskie, które Państwo widzieli na obrazie, bardzo potężne, musiały być przez kogoś bronione. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że bardzo często bramy miejskie noszą nazwy, na przykład Szewska, Rzeźnicza. Skąd się wzięły te nazwy? Otóż stąd, że właśnie tych określonych odcinków muru broniły cechy. Natomiast jeszcze bardziej wyspecjalizowanymi organizacjami, takimi militarnymi, moglibyśmy powiedzieć, były bractwa kurkowe, czyli bractwa strzeleckie, które służyły obronie miasta. Kolejna ilustracja pokazuje kura bractwa kurkowego, warszawskiego bractwa kurkowego. Czym był taki kur? Choć w naszym przypadku ten kur piękny, wykonany ze srebra, to tak naprawdę jest orzeł w koronie. Otóż było to trofeum przechodnie. Mianowicie bractwa kurkowe, czyli takie bractwa strzeleckie, były dosyć takimi ekskluzywnymi towarzystwami. Pewnym ograniczeniem jakby w przynależności do takiego bractwa było to, że każdy jego członek musiał mieć własną broń i musiał ćwiczyć. Był to pewien przymus ćwiczenia, ale z kolei te bractwa były bardzo często też wspierane przez władców, którzy oczywiście doceniali rolę strzelców w obronie miasta. Bractwa kurkowe urządzały zwykle raz do roku zawody, w czasie których strzelało się do kura, czyli takiej winianej podobizny zwierzęcia. Ten, który zestrzelił ostatni kawałek tego kura, czyli miał najlepszego cela, tam często z niego już niewiele zostawało, zostawał królem kurkowym. I na jego szyję wędrowało właśnie takie piękne, przechodnie trofeum. Ale oczywiście oprócz niesłychanej sławy związanej z byciem najlepszym strzelcem w mieście, król kurkowy mógł się cieszyć też wieloma różnymi finansowymi przywilejami, zwolnieniem z podatków albo korzystaniem czasami z różnego rodzaju możliwości dodatkowego zarobku przez rok. Bractwa kurkowe były bardzo popularne w miastach. Niestety wraz z rozwojem techniki wojskowej powoli zaczęły zanikać. Odradzają się dopiero niedawno jako pewnego rodzaju takie towarzystwa strzeleckie, bardzo prestiżowe. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na wszystkie ponowne spotkania z cyklu Czas na Sztukę. Dziękuję bardzo, do widzenia.